Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zabić już praktycznie wszystkich podżegaczy, został nam już tylko jeden i w tym momencie właśnie już się będę udawał do rozpoczęcia ostatniego właśnie zabójstwa tego podżegacza. I teraz ogólnie wam powiem o takiej jednej rzeczy. Jak wiecie, 31 maja, przepraszam, wyszedł dodatek do Wiedźmina, Krew i Wino, i praktycznie ten dodatek już przeszedłem i teraz mam finałową walkę z bossem, kiedy to nagrywam. Przed chwilą zszedłem z konsoli i muszę wam powiedzieć, jest naprawdę zajebiście trudna. Ja gram na najwyższym poziomie trudności, co prawda, i dlatego ona jest aż tak trudna. No i mam nadzieję, że uda mi się ogólnie oprzeć na tym najwyższym poziomie trudności, bo zmieniać bym tego nie chciał. No bo fajnie by było jednak pokazać, że umiem grać w gry, tak? Nie wiem, próbowałem już chyba z 10 razy, nawet połowy życia do tego bossa nie zjechałem, bo on tam ma jeden taki atak, co na hita zabija. No ale cóż, mam nadzieję, że mi się uda w końcu go pokonać, a na razie już zaczynamy ostatnią misję zabójstwa podżegacza. It's quite simple, amici. If you desire care, you'll submit yourselves fully to our new ruler. Chirurgiczne cięcie z ekwipunku medyka bez zwracania na siebie uwagi. Okej. No dobra. To nie wiem, jak bardzo mam to zrobić, bo nie wiem w sumie, chwilę. Może na razie stąd wyjdę. Też tutaj w sumie nie mają tego takiego bardzo ostrzeżonego terenu, dlatego jeżeli jakoś tam pomału będę chodził po tym tłumie, będzie myślę dobrze. On nam coś będzie mówił, to możesz sobie poczytać. A ja na razie podejdę do przodu. Okej, wtopię się w tłum. I muszę go jakoś zabić. Znałem się nad pistoletem. Co nie może być. Tylko chciałbym go zaznaczyć. Tylko tak trochę mi to nie wychodzi. Dobra. Pobiegniemy za chwilę po prostu na niego. Tak więc, dobra, spróbujmy. Kurde, no nie, zatrzymali mnie. Fuck. Ale to jest, myślę, dobry, to będzie chyba najlepszy pomysł po prostu. Tam po prostu tak, no nie wiem, wbiec w niego, tak? Tylko muszę z dobrego kierunku podbiec, tak żeby mnie ci jego strażnicy nie zablokowali. Będzie trochę cienko. Okej, dobra, bo wiecie co, mam jeszcze lepszy pomysł. Podejdziemy sobie od góry do niego? No nie wiem, zobaczymy. Na razie podejdźmy do tego tłumu co wcześniej. Okej. Dobra. No i teraz, jest największy problem. Jak to zrobić tak, żeby mnie nie wykryli? Dobra. Za chwilę spróbujemy jeszcze raz. Okej, nice. Have spilled the blood of a healer. No, I've spilled the blood of a tyrant. To command such power over the body, between this world and the next, it seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. No i okej, tak więc mój plan wypalił, teraz już tylko muszę stąd uciec, tak więc wybiegniemy stąd po prostu, ale jakoś może dachami. O Jezus Maria, no jeżeli tak będę biegał, to na pewno stąd ucieknę. Dobra, to może wybiegniemy jednak normalnie wyjściem. Au. No nie, fuck, jak oni mnie trafili. Jezus Maria, dobra, uciekamy. Okej. Dobra, już za chwilę myślę im uciekniemy, wejdę sobie może na dach. No kurde, czemu ty się nie wspinasz? No, nie rozumiem tego. Czasami czemu on się nie chce wspinać? Dobra, okej. Już im myślę uciekłem, tak dosyć daleko. Oni już raczej mnie nie dogonią, okej. No w sumie niekoniecznie muszę wracać tutaj, gdzie przed chwilą kogoś zabiłem, ale gdzieś otędy może pobiegniemy trochę bardziej w bok, okej, tak będzie dobrze, no i za chwilę im już uciekniemy. Okej. Okej, tak więc wszyscy podżegacze Savonarola zabici.
Teraz musimy się udać chyba do Machiavellego z powrotem. Teraz działam incognito, dobrze, fajnie. Mamy 400 metrów do przebiegnięcia, tak więc chodźmy. Nie wiem, o czym mam tutaj w drodze wam poopowiadać. Raczej dodatku do Wiedźmina wam opowiadać nie będę, poza tym, co przed chwilą odpowiedziałem, no bo wiadomo, nie chciałbym wam spoilerować, jeżeli ktoś zamierza grać. Jedyne, czego mi brakuje, to kart do gwinta, bo niestety u mnie w Media Expercie rano 31 maja rano nie mieliby jeszcze zapewne kopii gry, dlatego po prostu dzień wcześniej 30 maja kupiłem sobie doładowanie konta PSN. No i tam kupiłem sobie po prostu wersję cyfrową bez kart do gwinta i niestety teraz żałuję, bo nie mogę nawet zamówić tych kart na stronie CD Projektu, bo niestety zostały wszystkie już wyczerpane karty, tak więc będę musiał sobie niestety zakupić je na Allegro, przynajmniej te z dodatku krew i wino, ja bardzo chciałbym je mieć, bo tak czasami sobie z bratem gramy w takiego prawdziwego właśnie gwinta tymi prawdziwymi kartami, no i by się przydało mieć jednak talię Nilfgaardu i talię Północy. Też się zastanawiam, jak wydadzą Tile Skellige, ale no to pewnie będzie w jakiejś edycji rozszerzonej albo coś w tym stylu i będzie po prostu wtedy dołączone pudełko z tymi kartami. Dobra, może chodźmy normalnie mostem, bo jeszcze gdzieś tam potem nie będę mógł... O, mamy posłańca Bordzia. Bo potem po prostu nie będę mógł być może wejść tam na brzeg czy coś, dlatego wolę pójść jednak mostem. Zawsze to jest pewniejsze i bezpieczniejsze trochę droga, myślę. No i mamy już tylko 100 metrów, tak więc za chwilę będziemy na miejscu. I chyba będziemy musieli tutaj pogadać z Machiavellim, albo nie wiem, z La Volpe i z Paulą. Zobaczymy za chwilę. Okej, tam mam początek misji. Tak więc już za chwilę będziemy na miejscu. No i rozpoczniemy. You've done well, Ezio. What happens now? Watch. Silence! I demand silence! Why are you here? Why do you disturb me? You should be cleansing your home, cleansing yourself. There are bonfires to feed, prayers to be said, penance to be done. You will do as I command! You will submit! No! Find the ambulance! It can't be far! Władza dla ludu, zdobądź jabłko. Dobra, tak więc będziemy musieli niestety gonić tego strażnika, co tutaj już jabłko zdobył. Okej, tak więc dobra, lecimy za nim. Osiema. Boże, prawie. Już prawie go miałem. Nie wierzę w to. Dobra, puść mnie, puść mnie. No nie! Ezio! No rusz dupę, kurwa mać. No nie wierzę w takie rzeczy. Jak mnie to zawsze wkuźra w tej grze. Masakra. Dobra, wchodzimy do góry. Tam widzę też gdzieś do góry poszedł. Dobra, skoczmy może tutaj w bok, właśnie. Dobra, mam nadzieję, że mi się go uda w miarę szybko dogonić. Chyba mogę go też zabić po prostu. No właśnie, już jest mniejsza odległość od celu. Trochę mi to wolno poszło, bo tam trochę zlamiłem. A właściwie to gra zlamiła. O, ziomek się zawiesił w miejscu. Nice. No, umieraj. Okej, dobra. Udało się? I przy okazji jesteśmy przy punkcie synchronizacyjnym, to sobie wejdziemy na niego, czemu by nie? No, zawsze będzie jeden mniej. Nie wiem, czy wszystkie zrobimy w tej serii, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie tego sobie zsynchronizujmy i pójdziemy od razu do kolejnej oczywiście misji głównej, bo i tak nie mam za bardzo co innego robić. Tam chyba zostały do niej 300, czy tam 400 metrów zostało do niej. No 300, tak więc będziemy musieli troszeczkę podejść. Ale też nie jakoś bardzo daleko, tak więc chwilę znowu się przebiegniemy tutaj ulicami Florencji. Także udało nam się odzyskać jabłko, nie wiem czy możemy go używać, nie możemy go jeszcze używać, ale z tego co pamiętam potem będziemy mogli go używać. Ewentualnie to będzie dopiero w następnej części, ale to już nie pamiętam niestety. W każdym razie lecimy do tej misji, czy mi trzeba tutaj kogoś przekupywać albo coś? Chyba nie, raczej nie. Mógłbym zerwać afisz, ale już mi się nie chce do niego iść. Już wolę się tutaj po prostu przebiegnąć troszeczkę. Te 200 metrów. 200 metrów, nie wiem czy powiedziałem 200 czy 20, albo powiedziałem jakąś taką dziwną liczbę. W każdym razie, okej, już tutaj mamy ten most prowadzący do tej nowej dzielnicy, która tam doszła w dodatku, że tak powiem. No i mamy jeszcze 115 metrów, tak więc już coraz mniej, już teraz tylko 100. Chyba znowu zaczynamy w tym samym miejscu, o ile się nie mylę. Za chwilę zresztą zobaczymy, jeszcze tylko 70 metrów. I to chyba będzie na dachu, albo i nie będzie na dachu, nie wiem, za chwilę zobaczymy.
Tylko tutaj mamy problem, żeby tam przejść. Dobra, to muszę się i tak jak na dach wspiąć. No, chodź tu, Ezio. Okej, no i gdzieś tutaj już za chwilę mamy początek misji, tak więc wyjdźmy ze stogu siana, no i rozpocznijmy ją. No one deserves to die in such pain. It's you. I knew this day would come. Please, show mercy. I have. Ahora, che sia il tuo Dio a giudicarti, requiescat in pace. Silenzio! Silenzio! 22 years ago, I stood where I stand now. Watched my loved ones die, betrayed by those I had called friends. Vengeance clouded my mind, would have consumed me, were it not for the wisdom of a few strangers, who taught me to look past my instincts. They never preached answers, but guided me to learn from myself. We don't need anyone to tell us what to do. Not Savonarola, not the Medici. We are free to follow our own path. There are those who will take that freedom from us. Too many of you gladly give it. But it is our ability to choose whatever you think is true that makes us human. There is no book or teacher to give you the answers, show you the path. Choose your own way. Do not follow me or anyone else. No i udało się, tak więc zabiliśmy Savonarolę, tutaj też Ezio wygłosił piękną przemowę i mamy koniec 13, przedostatniej już chyba sekwencji. Tak więc teraz zapewne chwila wczytywania i za chwilę wracamy do Monteregioni, ewentualnie jeszcze na chwilę do Desmonda, ale to najwyżej za chwilę zobaczymy. Tylko tak jak mówię, niech nam się gra wczyta. No tak jak myślałem, jesteśmy w Monteregioni i normalnie teraz musielibyśmy pozbierać wszystkie strony z kodeksem, których nie zebraliśmy wcześniej, ale jako, że ja już to zrobiłem, nie będę musiał tego robić, dlatego po prostu teraz biegniemy już do samej willi naszej, tam gdzie mamy pokój właśnie z kartami z kodeksem, no i sobie rozpocznijmy już ostatnią sekwencję, właściwie też już rozpoczęliśmy, a teraz będzie już ostatnia misja, tak więc seria ta już się niedługo na pewno skończy. Tak jak mówiłem, będzie w ostatnim odcinku jeszcze jeden taki bonus, znaczy będzie po prostu film z mojego parkouru, ale to jeszcze zobaczycie, tak jak mówię, w filmiku, który będzie podsumowywał tą serię. A na razie i tak jeszcze musimy całą tą sekwencję, całą tą grę do końca dograć. Myślę, że jeszcze 2-3 odcinki, nie licząc tego, wyjdą, tak mi się wydaje, że to jeszcze za chwilę zobaczymy. A na razie chodźmy, jeszcze sobie zbierzemy na pewno dochód z willi, czemu by nie, bo jak jest, no to zawsze warto go brać, żeby mi tam potem się nie marnował. Tak więc dobra, zbierzmy go sobie, okej, 27 tysięcy, nice.
No i myślę, że od razu pójdziemy sobie do misji głównej, bo nie ma co się zbytnio ociągać, tak więc chodźmy, no i pogadajmy z naszym wujkiem. Ezio! It is time, uncle. Let us finish what you and my father started all those years ago. Indeed. Perhaps now we can finally make sense of this prophecy and put a stop to whatever it is the Spaniard is plotting. We should start by locating the vault. The Codex pages will lead us to it. Let's take a look. Miejsce zaznaczono X. Zbadaj stronę kodeksu, żeby dowiedzieć się, gdzie jest krypta. Okej, zatwierdzamy. Okej. Tak więc musimy teraz tutaj dobrze ustawić te strony z kodeksem, czyli to są takie, nie wiem, jak gdyby puzzle, no nie? Chwilę, bo tak, możemy też je czytać, jak widzicie. Każda z nich jest tutaj ładnie napisana. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo zajęłoby to zdecydowanie za długo, jak widzicie, jest tego mnóstwo. Tylko teraz tak, jak to się będzie robić? Tak to się będzie robić, dobrze. Mhm, czyli musimy to teraz jakoś ułożyć. Mamy także wzrok orła, jak widzicie, i tutaj mamy mapę do ułożenia. I jak widzicie, będzie to mapa świata. To już wam mogę powiedzieć. Zresztą za chwilę to zobaczycie, ja już tutaj już zacznę układać. Nie będzie to, myślę, jakoś mocno trudne. Wystarczy tylko dobrze tutaj na razie krawędzie ułożyć. Oczywiście, jak zwykle w puzzlach, zaczynam od ramki. Okej. Dobra, ramka już. Teraz tylko tutaj musimy podopasowywać. Dobra, jakoś tak mi nic tutaj nie pasuje. Dobra, to chyba będzie dobrze. To chyba też, albo mi się wydaje. Nie, tak musi być, okej. Dobra, to chyba musi być tak. To chyba było dobrze. Chociaż nie, tak jest chyba dobrze. Tak. W ten sposób. Tu się jeszcze trochę nie zgadza. Tu również. I nie to. Okej, okay. I tu się jeszcze nie zgadzają te na dole. O właśnie, to musimy jeszcze poobracać. I tego. I tu się coś nie zgadza. O, Afryka się nie zgadza. No i coś jeszcze nie zgadza. Już się chyba wszystko zgadza. Chociaż nie, no bo wtedy by mi już zahaczyło. Chyba, że tak. Dobra, tu jeszcze było źle. Gdzieś jeszcze musi być w takim razie źle. Tylko nie wiem. A, tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, tak więc teraz musimy chyba w tym wejść w interakcję, tak? It is a map of the entire world, but there are lands shown here that do not exist. Apparently they do exist. I imagine they've yet to be discovered or rediscovered. How is this possible? Perhaps the vault will hold the answer. Do you see where it is, then? No. It can't be. The vault. It looks like the vault is in Roma. Then the Spaniard. This is why he became Pope. Now I understand. It's not the vault alone he's gained access to, but the staff as well. What staff? The Codex always spoke of two keys. Two pieces of Eden needed to open the vault. One is the apple. And the other is the staff. The papal staff is the second piece of Eden. For years, no, decades, we've sought these answers. And now, at last, we have them. But so too could the Spaniard. And if he does, if he finds a way into the vault, its contents will make the apple seem a trifling thing. I must go to Roma and find the vault. What are the rest of you? We'll do what we do best. Cause some trouble in the city, giving you the freedom to conduct your search. Just let me know when you are ready, Nipote. Okej, dobra, tak więc jak widzicie, udało nam się odnaleźć tutaj miejsce krypty. Nie wiem, jak on tu jest zaznaczone. Tu w ogóle mamy zaznaczone, z tego co mi się wydaje, wszystkie miejsca, gdzie są fragmenty Edenu. Te takie kropki widać na tej mapie.
W każdym razie, nie będziemy w tym odcinku już tego zaczynać. Mam praktycznie 20 minut, tak więc nie wiem, co tu jeszcze może coś zrobię, żeby go trochę przeciągnąć, chociaż nie wiem, czy takie sztuczne przeciąganie odcinka jest dobre. Dlatego myślę, że ewentualnie po prostu on będzie trochę krótszy. Bo już nie chcę teraz zaczynać, bo wtedy on by się przedłużył, a zrobimy sobie to już w kolejnym odcinku, tą misję główną, ostatnią już z tego, co pamiętam. Tak więc dobra, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.